dobry, Mariusz Maksymiuk. Dzisiaj w gminie Piszczac. To, co Państwo widzą, to okolice Chotyłowa, w sumie to Chotyłów, a ze mną kto? Grzesiek Piechowicz, Automobil Klub Bielsko-Podlaski. Automobil Klub Bielsko-Podlaski, pan Grzegorz Piechowicz. Za moment, co się wydarzy, co właśnie, co się wydarzy? Za chwilę ruszamy. Jedziemy paradą przez Chotyłów, przez Piszczac na linię startu oficjalnego. Mamy przygotowane w Piszczacu dwie widowiskowe próby, jedna po terenie luźnym, druga po kostce. Tam zawodnicy startują, pierwszą próbę przejeżdża offroad i samochody osobowe razem, taka show dla publiczności. I później każdy rajd rozjeżdża się w swoją stronę, offroadowcy jadą w błoto, a my się bawimy na kostce i na suchej, przyczepnej nawierzchni. Jakby to nazwać? Kto się teraz ściga? Dla kogo to jest w ogóle zorganizowane? Kierowcy amatorzy, za każdym razem jak u nas. Zapraszamy zawsze wszystkich kierowców amatorów. Jak ktoś ma chęć sprawdzić swoje umiejętności, możliwości, tak, swoje auto, zawsze może u nas się zapisać, wystartować. Aczkolwiek po samochodach, które tu widzimy, Grześku, to musi być samochód specjalistyczny. Nie musi. Możemy się przejść, zobaczyć, jak wyglądają osobówki, które startują. To są samochody cywilne, którymi ludzie na co dzień jeżdżą do pracy. Co jest ciekawsze dla Was, dla kierowców, bądź gdzie jest większy udział tych, którzy startują po tych błotach, czy jednak tych, którzy mają te mapki, które bardzo mi się podobają, praktycznie każdy znak drogowskaz wskazany, tak, aby znaleźć odpowiednią trasę. Tak, my organizujemy również takie rajdy, gdzie te znaczki są, że tak powiem, używane. Są to rajdy turystyczne, tak, gdzie można się na przykład z całą rodziną wybrać, pozwiedzać okolice, tak, i po takich znaczkach spróbować się znaleźć, jak prowadzi trasa. Również używamy to w naszym sporcie samochodowym. Jest to, że tak powiem, rajd wyżej. Tutaj organizujemy super sprint, tak, jeżeli organizujemy KJS, to wtedy też mamy trasę w kilku miejscach i też takimi znaczkami poruszamy się po trasie. Trochę z lotniska wygonili Was na powiat, no, ale niestety chyba... niestety musimy szukać kilka placów, tak, i w tym momencie mamy 3-4 lokalizacje, tak, żeby to był jakiś tam substytut tego lotniska. Tam było naprawdę szybko, bezpiecznie, fajnie, tak. Tutaj teraz, żeby plac znaleźć szybki, bezpieczny i fajny, tak, no to musimy się troszeczkę namęczyć. W tych rajdach turystycznych czas się nie liczy. Tam są dwie próby krótkie, sportowe. To nie stanowi na wyniku. Tam ważniejsze jest dobrze odpowiadać na pytania turystyczne. Próba sportowa jest, no bo każdy chce się spróbować na tym stoperze, bo to też jest, no, w sumie rywalizacja, tak? Natomiast to nie stanowi, że tak powiem, wyniku. Można nie pojechać nawet tej próby, można przyjechać z zabytkiem, nie jechać z próby sportowej i też zająć dobre miejsce. Czego życzy się kierowcom podczas takich rajdów? Mety. Tego życzymy, dziękuję. Oniszczuk Paweł, Oniszczuk Mateusz. Czyli rodzina Oniszczuków. Tak jest, auto Bielsko-Podlaski. Wasze autko. Który to już raz? Mój pierwszy. Naprawdę? Rada pierwszy, mój w białej trzeci. Ogólnie startuję od 3 miesięcy. Co jest najciekawsze w tym sporcie? Możliwość wyżycia się, no i zdobycia doświadczenia tak naprawdę. Możemy zobaczyć, jak samochód później nam się będzie zachowywał, tak? Poczuć, jak się prowadzi, co możemy zrobić lepiej, co gorzej, tak? Ale przede wszystkim ta adrenalina na torze i bezpieczna jazda zwiększa trochę prędkość. Zdarzało się, że się gubiliście podczas takich rajdów turystycznych? My jeszcze nie, ale koledzy tak. Powodzenia. Dzięki. Z kim rozmawiam? Marek Malewicz, Maciej Malewicz, Żółty Kurczak. Czyli drużyna Malewiczów w Żółtym Kurczaku. I teraz pytanie podstawowe, pierwszy czy kolejny raz? Pierwszy raz, znaczy kolejny raz jako super sprint. Poprzedni sezon skończyliśmy na pierwszym miejscu. Gratulacje. Jako klasy, dziękujemy. Natomiast w rajdzie terenowym, tak jak tutaj chłopaki jadą, raz braliśmy udział. Zgubiliśmy się raz, niestety. Bo no, był to nasz debiut, nie do końca ogarnialiśmy wszystkie. Czyli to jest trudniejsze, tak? Ja wiem, czy trudniejszy, no to inne. Coś innego, z czym nie mieliśmy do czynienia i nie mieliśmy doświadczenia. W super sprintach i kajotesach częściej jeździmy, więc no, jest to dla nas prostsze. Mówiłeś, że adrenalina jest. Jest mnóstwo adrenaliny, zwłaszcza na szybkich próbach, tak? A mimo, że nie wygląda na szybkie auto, to dostarcza naprawdę dużo emocji, bo jest bardzo lekki, a silnik ma tak jak Punto, więc daje radę. Właśnie teraz ten silnik słyszymy. Dzień dobry, właśnie mamy pana wójta gminy Piszczac, pana Kamila Korzuchowskiego. Pana samochód nie jest oznakowany. Dlaczego pan nie bierze udział w tym rajdzie? Nie jest oznakowany, bo nie startuje. Tak, dokładnie. Ktoś musi pełnić tę zaszczytną rolę gospodarza. Czy to pierwszy tego typu
sport, dyscyplina, takie wydarzenia na terenie gminy Piszczac? Nie pierwsza. Piszczac bardzo mocno się, że tak powiem, włącza tutaj. Bardzo fajnie nam się z panem wójtem współpracuje. I to już jest któraś impreza w tym roku ogólnie, a jeszcze w tamtym roku też robiliśmy imprezy, nie? Ale wszystko to, najważniejsza jest rola właśnie tutaj pana Grzegorza Piechowicza, pana Grzegorza Pawlaka, którzy inspirują. Automobil Klub. Automobil Klub, dokładnie. Bez nich to ja jestem tylko tutaj małym pionkiem. Ale panie wójcie, wsparcie jest ważne, ale się nic nie panie wójcie, dzięki waszej współpracy dostarczacie mieszkańcom masę adrenaliny również i to jest widowiskowy sport. Mam nadzieję, że się to podoba. Mam nadzieję, że to jest jakaś tam rozrywka, tak? Oprócz tego zawsze też mieszkańcy gminy Piszczace dzisiaj startują, bo mamy taki i też mają możliwość wziąć udział w tym wydarzeniu, tak? Czego się życzy takim sportowcom? Zdrowej sportowej rywalizacji. I pełnego baku? Tak. Dziękuję. W rajdzie? O, tyle lat temu. Przynajmniej 10 lat się jeździło w różnych rajdach. W zawodach samochodowych, motocyklowych, motocross. Co się trafiło pod tyłek, między nogi, tego się używało i aby do przodu. A przy okazji doskonalenie techniki jazdy. No. I wężone myślenie. Bo jeśli ktoś ma móc tylko po to, żeby mu się czaszka nie zapadła, to lepiej niech za kółko nie siada. Dziękuję.